Cześć, witajcie w nowym odcinku. Jak widzicie, na mojej twarzy jest szeroki uśmiech, bo przede wszystkim w końcu wyszło słońce. W końcu się ociepliło i w końcu, już w końcu będziemy mogli tak na dobre zacząć tą budowę vana, tak już wiecie, grubo. Będziemy ciąć, przyklejać, wycinać, wieprzyć. Bo jedziemy właśnie odebrać ostatnią część rzeczy, komponentów, które potrzebujemy. Jedziemy do Krakowa, konkretnie do Gaja. Jedziemy do Wadowskich. I przez to, że jest teraz boom na kampery i na kamperwany, a także przez to, że no COVID powoduje różne opóźnienia, na wszystko trzeba bardzo długo czekać. No a Wadowscy mają po prostu dojścia do producentów. Także u nich zamawialiśmy, co tam pozamawialiśmy? Boiler, okna. No i kilka różnych tam właśnie części, także zresztą to zobaczycie zaraz, za chwilę, co konkretnie tam pozamawialiśmy. Także jedziemy teraz odebrać nasze zamówienie, jedziemy jeszcze coś domówić. No i potem zaczynamy, wchodzimy na pełnej, na pakę. Tak jak Kasia mówiła, w samochodzie zamówiliśmy już większość rzeczy dla naszego kampera, ale nie wszystko, bo jak się okazało, jeszcze do pompy ciśnieniowej potrzebuje zbiornik wyrównawczy. Zbiornik wyrównawczy, więc jeszcze będziemy zbiornik domawiać. Mamy tu Fiamę, firma Lille. Właśnie taką pompę macie, dokładnie tą pompę macie, wysokociśnieniową. Czy my nie mamy za mocnej tej pompy? Nie, myślę, że nie. Bo mamy 3 bary. Jest dostępny. No to. Nie ma problemu, jest dostępny. Niewiele waży. 5 dni jest u nas, no nie? Na torbę. Co, dodaję do koszyka? Dopiszemy. To dajemy do koszyka. Dobra, super. Dopakujemy resztę. No to chodźmy. Pompa ciśnieniowa, tak jest, do układu wody, trzymająca ciśnienie, czyli mamy wodę jak w domu. Podchodzimy, odkręcamy, nabite jest cały czas. Do tego sobie jeszcze domówiliście dzisiaj ten zbiorniczek, więc właściwie zestaw jest kompletny. Do tego, to jak było, ten zaworek zwrotny, wszystko na te szybko złączki. Tu mamy prysznic zewnętrzny i to mamy coś dla ciebie, Kasia. Będzie można sobie po prostu brać prysznic z zewnątrz, jak wrócimy z swingu. To nie będzie trzeba wchodzić do środka, tylko na zewnątrz sobie umyć deskę czy coś. Tutaj podłączamy na szybko złączce. Włączamy, wyłączamy, miksujemy wodę. No dobra, muszę zobaczyć. To mam bardzo dużo pudełek. Rzuć okiem, co masz. Jak nie masz panelu pokazującego napięcie, akumulator i tak dalej, to jest tak jeden panel, 3 w jednym. Woda, no. Woda, akumulator i woda, no nie? To takie coś. My mamy czysta, brudna i napięcie na zabudowie. Wszystko by było w jednym ekranie. Wszystko w jednym, znaczy wszystko w jednym ekranie, wszystko na jednym panelu, no nie? Dobra. Jeszcze idziemy na halę zobaczyć, jak wyglądają kampery, bo muszę sobie policzyć dokładnie wielkości mebli. Ile odstępu od stolika i tak dalej, a korzystając z tego, że na placu Wadowskich jest dosyć dużo kamperów, to sobie po prostu pójdę na przyszpiegi. Ja muszę sobie po prostu pomierzyć teraz dokładnie ile, bo ja nie wiem, to wszystko fajnie wygląda na YouTubie i wszędzie wygląda na planach, ale na przykład nie wiedziałem, jak daleko od tego, więc to jest 5-6 cm. Tu ma 45, o widzisz, 45, 25, 40 na 25. O, to jest też fajne, patrz jaką mają super półkę nad tym. Tu, nie? To coś. To, nie jest to szafka, nie zabiera przestrzeni. To jest fajne, jak tutaj byśmy mieli tą szafeczkę, to wtedy można tutaj powiesić coś i wtedy podczas otwierania, ten obrazek czy cokolwiek, wtedy podczas otwierania by się to nie wysypywało, bo wtedy tu byśmy trzymali elektronikę,
Tu jakieś książki, pierdółki. Tu jest widok kontakt. 30 tutaj, a 25 cm, więc to jest nie za dużo miejsca w tym. Ale zawsze coś. I zobacz, jakie są ładne przyciski. Widziałeś takie? Te czeski. Nie takie kółka, te zwykłe, co my mamy, które wypadają. Tylko metalowe. No, ale 96-98 jest szeroko, jest tu, tutaj. Długi. Długi jest 70. My mamy prodzić 90 i to miała być cała mała łazienka, więc to podobnie. Jak byliśmy tutaj rok temu na tym placu, to był sam początek mniej więcej pandemii, to jeszcze były wany, jest dużo kamperów jeszcze było za nami. A teraz jest po prostu taki sezon na kampery, wszyscy kupują, wypożyczają, że no prawie w ogóle. Zostały tylko 4 kampery na sprzedaż, wszystkie jeszcze inne pozostałe są sprzedane. Także teraz jest bardzo fajny sezon. Także jakbyście byli tutaj w okolicy w Gaju, około Krakowa, to możecie sobie zaglądnąć, pozwiedzać, obejrzeć, a kto wie, może któryś z was, z vanów, wam, z kamperów wam spasuje. Dobra, my już zebraliśmy wszystkie namiary, rozmiary. Już wiem, że przesadziłem z wielkością brodzika. Natomiast trzeba będzie po prostu jeszcze pomedytować i te rozmiary, które tutaj zabraliśmy, przełożyć na naszego vana, więc pakujemy się i jedziemy do Suchej. Dobra, zakupy zrobione, paczki spakowane, wracamy do Suchej i ruszamy z robotą. Część z was może kojarzyć firmę Wadowcy, bo już z nimi kiedyś wspólnie działaliśmy. W zeszłym roku mieliśmy pożyczonego kampera od nich i pierwszy raz pojechaliśmy prawdziwym kamperem na wyprawę. To jest firma, która zajmuje kamperami od wielu, wielu lat i właściciel wybudował kamper vana jeszcze na długo, długo, zanim w ogóle van life wymyślono. I tak też się poznaliśmy, bo właściciel właśnie tutaj w Wadowcy, Paweł, którego serdecznie pozdrawiamy, on napisał do nas bardzo dawno temu jedną wiadomość, bardzo miłą wiadomość. No i podzielił się z nami informacją właśnie, że on kiedyś wybudował kampera i wszyscy w jego okolicy mówili, że zwariował, że kto to widział na blaszaku budować kampera. Potem wybudował drugiego i tak dalej, no i ta miłość do kamperów została w nim. No i to jest, no to po prostu tak się jakoś połączyła nasza droga. No i bardzo się z tego powodu cieszę. Także jeżeli byście szukali dla siebie kampera, kampervana, wypożyczalni, albo kupna, albo części do kamperów, to śmiało możecie uderzać do Wadowski. Wadowscy kampery i oni są pod Krakowem w Gaju oraz w Warszawie. Więc nie trzeba do Krakowa jechać, jeżeli się chce pooglądać kampera, bo w Warszawie też jest Wianki, bodajże jest w Jankach. Tutaj wam napiszę, jeżeli dokładnie te adresy, albo po prostu link będzie pod spodem w filmie. Pod filmem będziecie sobie mogli sobie dooglądać. Szczegóły na ich stronie. Jak widzicie, po moich okularach przeciwsłonecznych wróciło słońce i wróciła pozytywna energia, po prostu i życie. I mam ochotę po prostu wreszcie mam ochotę wyjść na zewnątrz i coś robić. Tak jak widzieliście, przed chwileczką wyniosłem wszystkie rzeczy, które kupiliśmy ostatnio i przywieźliśmy do garażu. I teraz będę zacznę robić podłogę, w sensie położę te płyty PIR, które powycinałem ostatnio. I nie będę ich dzisiaj przyklejał, ponieważ nie mam jeszcze zbiornika na szarą wodę. A żeby zamontować zbiornik na szarą wodę, trzeba się po prostu przewiercić przez podłogę. Więc na tą chwilę nie mogę ich przykleić na stałe tych płyt, więc na razie je poukładam i zacznę sobie już budować resztę. A jak przyjdzie zbiornik, to po prostu zdejmę tą podłogę jeszcze raz i zamontuję zbiornik, przykleję płyty, zamknę podłogę i będę miał już po prostu temat podłogi, mam nadzieję, że ostatecznie zamknięty. A w międzyczasie usunę ścianę grodziową, bo już mogę to zrobić, już nie będziemy nigdzie samochodem jeździć, więc teraz po prostu biorę się za usuwanie ściany tej.
Duka to jest o wiele prościej usunąć ścianę działową, bo wystarczy po prostu mieć klucz albo wykrętarkę i odkręci po prostu śrubki. A w LTK-u musieliśmy po prostu odpiłowywać całą, bo była na stare zanotowana przy pomocy nitów i w niektórych miejscach chyba nawet dobrze pamiętam, to była przyspawana. Więc konieczne było użycie pilarki, ale teraz też będę to robił. Bo niektóre śruby są, że tu są, mamy nity, a niektóre śruby są takie, których nie można niestety odkręcić. Jeszcze taka przypomniała mi się cenna uwaga z przed 3 lat, jak usuwałem ścianę grodziową w LTK-u, to piłowałem ją, to po prostu odpiłowywałem te główki, a parę osób mi napisało, żeby wziąć wiertarkę i przewiercić. No i faktycznie, zobaczcie. Tyk. Już mamy na końcóweczce tutaj nita, więc wystarczy po prostu wziąć wiertło i wiertarkę. To jest taki tip dla osób, które mają problemy z wykręceniem śrubki. Wystarczy ją naciąć, wziąć jakieś dłuto albo jakiś taki metalowy przyrząd i pouderzać i sama śrubka się odkręca. Więc nie trzeba jej całej spiłowywać, tylko troszeczkę naciąć i zrobić z niej po prostu śrubkę do wykręcenia. No i tak muszę czekać na zbiornik wody, to pomyślałem, że wykorzystam ten czas i zamontuję webasto, czyli ogrzewanie takie postojowe, ogrzewanie, które zapewni nam ciepło. Mam tutaj taką chińską wersję, podróbkę, która świetnie działa, bo my już korzystamy od 3 lat w naszym starym wanie. Zestaw rurek, to jest rurka wlotu powietrza z filtrem. Tu są takie kabelki, czy taki przewód paliwowy, ale to jest tak cieniutkie i to się nagrzewa, że to po prostu idzie do kosza. Natomiast kupię taki normalny wąż paliwowy, to jest szablon, który się odwzorowuje. Jeżeli ktoś z Was by montował w przyszłości webasto, to nie musicie odwzorowywać dokładnie tego kształtu. Wystarczy tutaj otwornicą zrobić 2 otwory w podłodze takiej wielkości, zresztą za chwileczkę to zobaczycie, żeby nie trzeba po prostu tego tak dokładnie odwzorowywać, jeżeli chodzi o wycinanie podłogi. Tu mamy pompkę paliwową. Pompka paliwowa powinna być pod kątem 30 stopni zamontowana. Dokładnie to musi tak to wyglądać. Do tego jeszcze jest filtr paliwa. Filtr paliwa, uchwyty, cybanty. No cały po prostu zestaw. Wszystko to, co jest potrzebne, łącznie z trytytkami. I jest też kontroler. Kontroler, którym sterujemy sobie cieplej, zimniej. Ten jest taki bardziej zaawansowany, bo jest z wyświetlaczem. Nasz stary nie miał tego wyświetlacza.
I tak szybciutko powiem, że nie ma się co bać, bo jak my 3 lata temu budowaliśmy kampera, to otrzymaliśmy mnóstwo komentarzy od ludzi, którzy napisali nam, że my zginiemy i spłoniemy i że to jest niebezpieczne i w ogóle jak można używać chińskie wybasto. Przez 3 lata nie mieliśmy z nim żadnej awarii, a z tego co widzę na polskim YouTubie, to teraz wszyscy, co budują kampery, wkładają tam Chińczyka, więc nie spłonęliśmy. O Boże! Instrukcja obsługi po polsku tutaj jest normalnie, niesamowite. My mieliśmy po chińsku, chińskiego przetłumaczono na angielski, ale angielski Google Translatorem, więc nasz montaż 3 lata temu to było dużo trudniejsze. O, to jest właśnie przewód paliwowy, który zamontuję zamiast tamtego plastikowego. To jest taki czarny przewód paliwowy. No to jest tylko taki sample, taka próbka. Tyle. A zamontujemy to tam pod siedzeniem. Tam w rogu. Przed przykręceniem wybasto do podłogi należy przepuścić jeszcze kabel zasilający pompkę, bo pompkę będziemy montować pod wanem, bo ona jest strasznie głośna i ona nie może być w środku w wanie, więc trzeba po prostu puścić tamtą przez tą dziurę kabel, następnie przykręcić wybasto do podłogi. Pompkę będziemy musieli montować później, natomiast teraz ja wejdę pod spód i przykręcę rurę do powietrza. Przykręcę rurę, którą wydobywają się spaliny. Nie można pomylić tych rur, więc to po prostu trzeba patrzeć się na instrukcję i zobaczyć, która rura jest od czego, w sensie, który wylot jest od czego i którego i gdzie trzeba przymontować te rury, tak żeby po prostu tego nie pomylić. Jako, że w poprzednim nie mieliśmy jeszcze nigdy tłumika, to po prostu jeszcze zamontuję na końcu tłumik, ale to dopiero jak wejdę pod samochód, to wtedy zdecyduję, w którym miejscu będzie to najlepiej zrobić. Ważne, żeby wlot powietrza był daleko od wylotu z rury wydechowej, bo niestety, gdyby byśmy dali jedno przy drugim, no to wtedy spaliny zostaną wsysane z powrotem, no i można się, że tak powiem, zaczadzić. Więc z jednej strony rura powietrza, z drugiej strony spaliny, tak żeby się to nie mieszało. U nas akurat jest tak, że ta przednia rura jest od powietrza, a ta tylnia od spalin. Muszę sobie założyć taką opaskę uciskową. Muszę wam powiedzieć, że to cięcie pianki jest dosyć trudne, bo nie wiem dlaczego, ale po prostu tępi to strasznie nożyki. Więc co chwileczkę muszę po prostu odłamywać sobie końcówkę. A że mam taki nożyk, który sam odłamywuje końcóweczkę, to też nie jest takie trudne. Ale ostatnio oglądałem na TVN Turbo, ten Klimek zbudował z tym Tudą kampera i on maczał w oleju roślinnym nożyk
żeby ciąć piankę i ja to sprawdzałem przy 5-centymetrowej piance i przy 2-centymetrowej na suficie i to faktycznie działa, więc jeżeli ktoś w przyszłości z Was by budował kampera albo w ogóle wykorzystywał pianki takie kauczukowe albo gumowe, to maczecie sobie po prostu w oleju roślinnym ten nożyk i wtedy on wchodzi jak w masło, po prostu wchodzi jak, ja się czułem jak taki chirurg z szpitala New Amsterdam, ten dr Reynolds, który tam operował serca i różne inne rzeczy. Więc tak, to jest taki tip i rada od Łukasza, zapożyczona z TVN Turbo. No muszę Wam powiedzieć, że dobrze mi to poszło, bardzo sprawnie i szybko, przez to, że ten po prostu pianki były na warstwie kleju. Zostawiłem sobie oczywiście miejsce, gdzie będę wycinał okno i będę wycinał wentylator. Całe tylnie drzwi zostały, bo jeszcze przyjdzie czas na drzwi, na ocieplenie i wygłuszenie. No nic, moi drodzy, sprawa jest jeszcze jedna. My z Kasią jedziemy teraz w Bieszczady. Zawozimy jutro tego vana, tego Ducato do lakiernika, ponieważ dostaliśmy od niego sygnał, że teraz już jest na tyle ciepło i na tyle sucho, że może przyjąć nasz samochód i naprawić nam parę rzeczy, które po prostu trzeba pomalować. Między innymi taką szynę, która trzyma te drzwi boczne. No za nią jest po prostu woda i rdza. I żeby wyczyścić tą rdzę i pomalować, trzeba odkręcić tą szynę, a śrubki są z tej strony, więc gdybyśmy zabudowali ją kuchnią i meblami, no to nie byłoby możliwości odkręcenia, więc zanim zaczniemy meblować się tutaj, to musimy po prostu zawieźć na samochód. No i mniej więcej potrwa to około tygodnia. No i my wykorzystamy ten czas, pakujemy LTK i jedziemy w Bieszczady. Więc następny odcinek zapraszam Was na relację z tego wyjazdu. W następnym odcinku po prostu nie będzie budowy kampera. To tyle. Jeżeli Wam się podobał ten odcinek, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie tego kanału, to kliknijcie przycisk subskrybuj. Miłego dnia, miłego popołudnia i do zobaczenia za tydzień w vlogu z Bieszczad. Sprzątam, zamykam i wyjeżdżam.